3 tygodni lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach walczą o życie 8-letniego Kamila z Częstochowy, który został skatowany przez swojego ojczyma. Przypomnijmy, że dziecko jest już po kilku przeszczepach, ale nadal jest w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii szpitala. Jednak jak przekazują lekarze, pojawiła się nadzieja. Choć dziecko miało poparzone około 25% powierzchni ciała, to rany mają się goić i jeśli sytuacja będzie dalej na tyle stabilna, na ile jest teraz, to lekarze z GCZD rozpoczną przygotowania do wybudzenia Kamila. Dopóki dziecko przebywa na OIOM-ie, tak naprawdę walka o jego życie cały czas trwa. Oczywiście mówimy o pewnego rodzaju stabilizacji stanu zdrowia dziecka, mówimy o jakichś drobnych poprawach, natomiast zakres obrażeń, których doznał, to, że one były przez tyle dni nieleczone, to wszystko bardzo obciążyło ten mały organizm. I sprawiło mu niewyobrażalny ból. Od początku kwietnia, gdy sprawa katowania Kamila przez jego 27-letniego ojczyma Dawida B. wyszła na jaw, wszystkie informacje o jego powrocie do zdrowia śledzi praktycznie cała Polska. Mamy do czynienia z bardzo dużą chęcią pomocy Kamilkowi ze strony zwykłych ludzi. Piszą do szpitala, przywożą różnego rodzaju upominki, wysyłają pocztówki. Zainteresowanie losem chłopczyka i jego leczeniem i jego przyszłością jest bardzo duże i no to jest bardzo budujące. Budujący jest również fakt, że na jednej ze zbiórek kwota zebranych dla 8-latka pieniędzy przekroczyła 600 tysięcy złotych. Przypomnijmy jednak, że zatrzymany jest nie tylko ojczym Kamila, ale również jego matka, która miała nie reagować na agresywne zachowanie jej partnera wobec dziecka. Co więcej, prokuratura wystąpiła o odebranie praw rodzicielskich 35-letniej Magdalenie B., która milczała, gdy jej konkubent oblewał 8-latka wrzątkiem, bił, zastraszał czy kładł siłą na rozgrzanym piecu. W realiach tej sprawy brak jest zatem osoby, która mogłaby zarządzać środkami pieniężnymi, które zostały zebrane na rzecz małoletniego chłopca. Z uwagi na te okoliczności prokuratura okręgowa w Częstochowie złożyła w sądzie rodzinnym wniosek o ustanowienie kuratora dla reprezentowania interesów majątkowych małoletniego Kamila. Chcę jednak podkreślić, że nie podejrzewamy nikogo o złe intencje. Czyli o próbę wyłudzenia pieniędzy dla własnych korzyści pod pretekstem pomocy chłopcu. W sprawie oprócz ojczyma i matki chłopca oskarżenia usłyszeli także jego ciocia Aneta J. i wujek Wojciech J., którzy z wolnej stopy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy katowanemu dziecku.